Witajcie w dzisiejszym odcinku, smutnym odcinku. Dlatego, że coraz więcej osób choruje na koronawirusa. Postanowiliśmy więc nagrać odcinek o zaleceniach WHO w sprawie walki z koronawirusem. Zalecenie pierwsze. Myj często ręce z użyciem środka antyseptycznego. A jeśli nie mamy go pod ręką, wodą i mydłem. Wirus może być przenoszony przy dotykaniu zakażonych powierzchni lub przez kontakt z osobami chorymi, a ostrożne zachowanie zmniejsza ryzyko zakażenia. Zalecenie drugie. Regularnie czyść takie powierzchnie jak blaty, biurek, w miejscach pracy bądź stołów w kuchni. Zalecenie trzecie. Upewnij się, czy informacje o koronawirusie pochodzą z wiarygodnych źródeł, takich jak krajowe instytucje służby zdrowia, personel medyczny czy sama WHO. Należy na przykład pamiętać, że infekcja zaczyna się zazwyczaj od gorączki i suchego kaszlu, nie zaś od dolegliwości w rodzaju katarzy. Zalecenie czwarte. Unikać podróży, gdy mamy gorączkę lub kaszel. Jeśli choroba dosięgnie nas w czasie podróży samolotem, należy niezwłocznie poinformować załogę, a po powrocie do domu skontaktować się z zawodowym personelem medycznym i odwiedzić, skąd właśnie powróciliśmy. Zalecenie piąte. Należy kichać i kaszleć, zasłaniając się rękawem, nie dłonią, lub używając jednorazowej chusteczki, którą trzeba niezwłocznie wyrzucić i umyć ręce. Zalecenie szóste. Jeśli masz więcej niż 60 lat i problemy ze zdrowiem w rodzaju niewydolności sercowo-naczyniowej lub oddechowej bądź cukrzycy, ryzyko ciężkiej choroby w razie zakażenia zwiększa się, dlatego należy podejmować dodatkowe środki ostrożności, unikać zatłoczonych miejsc, gdzie łatwo o kontakt z potencjalnymi źródłami zakażenia. Zalecenie siódme. Jeśli poczujemy się źle, należy pozostać w domu i wezwać lekarza lub zawodowego pielęgniarza, który powinien zapytać nas o symptomy złego samopoczucia, dokąd podróżowaliśmy i z kim się kontaktowaliśmy. Zalecenie ósme. Jeśli zachorujemy, należy pozostać w domu, odizolować się od pozostałych członków rodziny, również podczas posiłków i korzystać z osobnych nakryć, talerzy, półmisków. Zalecenie dziewiąte. W razie uczucia duszności wezwać lekarza. Zalecenie dziesiąte. To naturalne, iż żyjąc w otoczeniu atakowanym przez chorobę, odczuwamy niepokój. Należy poszukać sposobu, jak sobie w tej sytuacji poradzić, szukać pomocy i sposobu zagwarantowania sobie bezpieczeństwa w miejscu pracy, szkole czy miejscu kultu religijnego. W tym odcinku nie prosimy o żadne łapki w górę ani subskrypcji, ale możecie dać je, jeżeli chcecie. Dziękujemy za obejrzenie odcinka. A my już kończymy? Cześć!